jest rodzina, z której wyjąłem matkę, przeniosłem do innego ula i tam otrzepałem pszczoły. Jest matecznik ratunkowy jeden. Nie wiem, czy słychać jaki hałas jest w środku. Pszczoły są bardzo rozbiegane. To ostatnio zauważyłem. Więcej mateczników ratunkowych tutaj. Na tym plastrze było, dajcie popatrzeć. O. Nie, nie to na następnym. To zimnać. To jest plaster zeszłoroczny ten. Na tym są jeszcze mateczniki ratunkowe. O, tu jest jeden pociągnięty. O, tu jest piękna cała masa mateczników ratunkowych. O, kości się skarby. A i tutaj, proszę, tutaj jeden na drugim, na trzecim. O, pięknie. No i dobra, nasza, one są jeszcze nie zasklepione. O, ten jaki fajny, dorodny. One są tu jeszcze nie zasklepione. To na tym plastrze jest po prostu full mateczników. Dobra, ja go zostawię tą rodzinkę, ona jest fajna, duża. To się nie da plastru włożyć, znów dodatkowych pustych, chyba że na upartego. Może jeszcze dwie smazy by weszły. Ale tu jest, one brzydko budują tu na końcu, strasznie brzydko budują, już to widać, jak to poza smazy wystaje. Nie ma sensu dodawać im na końcu. Może dam im jakoś w środek, jeszcze ten plaster sprawdzę, bo ten jest z serii nowych. Tą smazę jeszcze sprawdzę. To jest nowa smowa. To jest nowa smowa. To zobaczę, co one tu na wyprawiały, jak ją budują. Budują fajnie. To im jeszcze dorzucę. Te dwie i niech mają. Ale nie, o, proszę, nie ma sensu budować. Nie ma sensu dawać. One nie mają ochoty na budowanie. Niech będzie nowa matka, jak będzie nowa matka, wtedy spróbuję im dodać. Dobrze, zamknę ich. One nie są przyjaźnie ustawione. Jeszcze jeden przegląd tego ulika, gdzie matkę odstawiłam.